Cześć, witajcie. Odnośnie tego, jak wyglądają żyta i pszenżyto, siane siewie uproszczone na jesieni. Tu jest żyto, które no nie jest pryskane od chwastów, widać jak się zieleni. Jest żyto na sianą kiszonkę przeznaczone. Najwyższe żyto, bo nie jest skracane i sobie rośnie, nic mu nie przeszkadza. Dużo go nie ma, nic cały hektar tutaj. Znaczy być tego jest tam dużo, bo tu jest 4 hektary w tym kawałku. Ale tu zostanie z tego dołka wykoszone na sianą kiszonkę, potem będzie siana kukurydza. No i tutaj jest ładne to, że te ścieżki są, no bo nie wiedziałem ile będę kosił na sianą kiszonkę. Jest dosyć duże. Kolanek ma już 2-3 jeszcze. Nie, jeszcze nie ma jedno, jest, jeszcze drugiego nie ma. Po kolana wyższe nawet niż po kolana już jest. Dostało 2 razy azot do listnie, znaczy w sensie saletrę 2 razy. W sumie około, może w sumie to tylko 400 kilo dostało, bo i trochę mocznika dostało. Więc jakieś 130 kilo azotu czy w czystym składniku dostało i może ze 3 albo 4 razy dolistne. Bo ogólnie było 2 razy, ale zawsze co mi zostawało tam z innych oprysków dolistne, czyli jakieś pszenżyta czy coś pryskałem, to szło wszystko. Reszta to zostawała tutaj. To jest populacyjne siano w ilości 72 kg na hektar. Siane z początkiem, nie z początkiem września, około 12-13 września. To jest żyto hybrydowe, siane w ilości 52 kg na hektar z początkiem września. Bardzo ładnie się rozkrzewiło, nawet z jednego rozkrzewienia liczymy było około 30 kilku rozkrzewień z jednego ziarna. Tylko niestety tutaj tak pięknie, fajnie wszędzie nie jest, tutaj z brzega przynajmniej gdzie jesteśmy jest ok. Ale tam dalej co musiałem przesiewać, znaczy tam przesiane jest ok, to ładne, gęste, bo tam było zasiane w ilości 250 kg na hektar. Koniec listopada przesiałem około 1,5 do 2 hektarów na tym kawałku, 6,5 hektara, bo robactwo podgryzło i to rolnice były, które podgryzają od korzenia i później całą roślinę wciągają. W ciągu 1,5 tygodnia popryskałem od chwastów, później w ciągu 1,5 tygodnia, jak przyjechałem po 1,5 tygodnia od oprysku, od chwastów, zobaczyć czy coś widać po chwastach czy nie, zostały takie duże, duże place, tylko to nie takie okrągłe duże place, tylko po prostu wyjedzone w środku pola około 1,5 hektara zboża. No i decyzja, żeby to przesiać żytem, żeby tu było żyto. A jeszcze mało tego, nie dość, że robactwo się wkradło, to jeszcze opryskałem, bo mnie podkusiło, żeby sobie opryskać część pola na jesieni od chwastów. I miotła została. I to taka dosyć ta miotła jest. Ale już co będzie. Niczym nie będę pryskał, żeby żyta nie uszkodzić. Chwasty dwuliścienne, idealnie wzięte. Był to bizon, pryskane bizonem. Miotły nie wziął, praktycznie nic. Może minimalnie niektóra podfalowała, troszeczkę była taka na jesieni inna, a teraz sobie rośnie normalnie. I powiem już ostatni raz. Tak, jakiś oprysk biorę inny. Na tak dużą powierzchnię przynajmniej, bo kiedyś opryskałem huzarem, ale to sytuacja mnie zmusiła, bo po huzarze można siać motylkowe, a tam miała być kończyna po pszenicy, a tak to wszystkie pola pryskam lancetem, tylko że lancet właśnie nie można siać motylkowych, nie można pod truskawki po lancecie, no i w słomie też zalega. No i ziemia rok czasu po zastosowaniu lancetu też nie nadaje do motylkowych właśnie. I podkusiło mnie tutaj ogólnie, żeby na jesieni część opryskać, będzie mniej zabiegów na wiosnę. No a teraz mam efekt. Już nigdy więcej, już nic innego nie będę stosował. Albo jeśli będę stosował na jakimś małym polu. Od kiedy stosuję lancet, zawsze idealnie zadziałem. No nie jest najtańszy, może nie jest też jakiś najdroższy. Około 130 zł na hektar wyjdzie.
ale przynajmniej mamy czyste pola. Wszystkie inne pola, które były teraz opryskane lancetem, już, już praktycznie wszystko uschło. Co prawda miotła zaczyna troszeczkę później usychać niż te dwuliścienne, ale już jest, też się dobrze wzięło. Jedziemy zobaczyć tam na to przesiewane żyto, jak ono wygląda. No i jesteśmy na przesianym placu, no i w sumie i tam jest trochę przesiewane. I tak to jakiś środek pola, można powiedzieć. Tu mamy przesiewane, w ilości to szło 250 kg na hektar, tak gęsto tego żyta dawałem z tego względu, że już był to ostatni tydzień listopada i podawali kilka dni ciepła, jeszcze taki niecały tydzień, a później już miało być zimno i dlatego tak gęsto i widzę, że teraz jest za gęsto, no ale już nic się nie zrobi, bo sądziłem, że ono się nie rozkrzewi, ono po 3-4 rozkrzewienia, mimo że ściana z końcówką listopada, to ma 3-4 rozkrzewienia. Więc ja sądziłem, że to w ogóle będzie po jednym, czy dwa, no max, a tu czterech wychodzi, w większości czterech. A obok jest to hybryda, no to jest ładna, no jest rzadsza, jest, bo nie mówię, że nie, ale no to robactwo, no, a nie chciałem też całości przesiewać typowo pola, no bo to by zniszczył tą resztę pola, no i mówię, co będzie, no ale jeszcze ta miotła dodatkowo, bo się zachciało oprysku innego, no i bizon nie bierze miotły i huzara ja wtedy stosowałem, też mi miotły nie wzięło. Dwuliścienne, no idealnie, czyściutko, a miotły nie brał. Jedynie stosowałem lancet, za każdym razem 100% wszystkich chwast. No i teraz jest nauczka, żeby stosować tylko lancet, a nie jakieś inne wynalazki. No i tak, tu jest bardzo gęsto teraz, jeszcze teraz się dokrzywiło, no dostało mikroelementy, ale to dostało tak nie z myślą o tym, żeby tam, no w sumie, że to się nie pokrzewi na wiosnę, musiało się na jesieni pokrzewić, żeby jakoś tam strasznie się zagęszczało, tylko chodziło bardziej o to, żeby, o kamyczek, chodziło bardziej o to, aby miało składniki, żeby rosło, na przykład, o, tu jest miejsce, gdzie dobrze robasty podgryzło, to zielone to miotło w większości, ale tam dalej już jest ok. Jakby nie było przesiane, to by było puste place, a tu mamy znowu część pola przesiewaną, taka większa część. No i tyle by było pustego pola przez to robactwo, które w ciągu półtora tygodnia tak zniszczyło. Opryskałem od chwastów. Może minimalnie gdzieś były takie troszeczkę place, że takie jakby słabsze to zboże i to w niedużej ilości. Mówię, a no nowe pole to może pH trochę nie bardzo coś. Przyjeżdżam za półtora tygodnia puste pole miejscami. O tak, tu jest puste pole. Oho, bo mi zabrakło nawet na ten przejazd żyta w tym odcinku. Puste pole miotła rośnie. Takie by było całe pole, co jest przesiane. No ale było przesiane na jesieni. Na szczęście jeszcze było trochę ciepło, jakoś tam się zebrało to. No i teraz jest, przynajmniej żyto. Jakiś plon będzie. Mniejszy, większy, czy się zwróci, czy nie, zobaczymy. Tam hybryda nie jest taka zła, no jedynie tylko mówię tam miotła, ale już nic nie pryskam. Zostawimy sobie to pole, bo pryskam teraz, to mogę i żyto uszkodzić. Niby bizon już nie zalega na wiosnę. Jakby trzeba było nawet czymś przesiewać można, ale już jednak roślina raz miała substancję. Więc jak damy jeszcze raz, to może być problem. No więc wolę nie dać. Miotła jest aż taka strasznie dla żyta nie będzie tragiczna, bo żyto zawsze jest troszeczkę takie intensywniej, rośnie szybciej. Więc co będzie? No, miotły też nie będziemy mieli w ziarnie, w nasieniach. Jedynie na polu może zasieć. No ale to później, następnym razem zobaczymy, co tu będzie. Czy przeżyte, czy żyte, czy coś innego. Jeśli zboże, to tylko lancet i będzie idealnie wyczyszczone. Tak, tutaj miotły trochę jest, no ale to już mówię. Nic tu nie poradzimy. No i tu gdzie tutaj i tak troszeczkę pouszkadzały, bo jest rzadsze to żyto, bo nie jest takie, takie idealne. Ale no nie jest złe, nie jest takie, nie jest strasznie rzadkie. No ładnie się porozkrzywiało, naprawdę jest dużo tego. Zostało skrócone ostatnio, bo ja nie skracałem trochę go, bo było opóźnione. Przez to robactwo to ono było opóźnione względem innego pola, bo ma na dwóch polach zasianą hybrydę i te same rośliny, więc było troszeczkę opóźnione. Kiedyś tu przyjeżdżam się z kolanką, mówię, opryskam sobie, tylko właśnie tak. Tu przesiewane, to jeszcze za wcześnie na skracanie. Tu już trzeba, bo tak to go wywali później. Więc jeździłem całe pole, a sobie po prostu wyłączałem poszczególne sekcje nad tym przesiewanym. Teraz jak będzie druga dawka skracania na drugim kolanku, jeśli popada oczywiście, bo jak nie popada, to nie będziemy skracać, nie ma sensu. Jak popada, no to będziemy skracać, tutaj ja będzie między drugim a trzecim kolankiem, to może i tam to już będzie do skracania na pierwszy zabieg. A jeśli nie, no to trzeba będzie znowu osobno to, a osobno tamto. No jakoś się da radę. Trzeba tak się pobawić, pokombinować. No i tu przy ścieżkach na przykład, no, te place puste, to jest powyjadane przez robactwo.
to i tak tym zabiegiem opryskałem, bo przesiałem pole i opryskałem durzbanem w ilości litr na hektar i idealnie wzięło, wszystko robactwo wzięło. Było tego robactwa sporo, bo nie wiem, czy tu znajdę, tak jak znajdę, zaraz pokażę. Pole jest jak sito, ja znajdę taki plac, gdzie wyjadały, to pokażę, jak pole wygląda przez robactwo ssitowane. Po tej stronie mamy żyto populacyjne z przeznaczeniem na balota, jest sporo wyższe od tego, co jest tu. Tu też jest populacyjne. To samo, siane tak samo, jednego dnia, tyle, że już było skrócone i widać, że już jest niższe od tego obok. To jest żyto też populacyjne, też siane w ilości 72 czy tam 73 kg na hektar. Wszystkie żyta były siane w jednym czasie. To jest żyto, to pole jest po kukurydzy. Co była tu kukurydza Monsanto 3623? Chyba tak. Kukurydza była wstępnie przeznaczona na ziarno, ale skosiliśmy na siano kiszonkę, bo na siano kiszonkę, na kiszonkę, bo miała dosyć spore kolby, niekiepska była. I tu było siane żyto, miało być to żyto. Po kukurydzy było stależowane najpierw, bo było wapno siarkowe rozsiane, stależowane, i później było zasiane żyto. Miało być na to, że to miało być na siano kiszonkę, z tego względu, że obstawiałem, że będzie potrzeba więcej żyta zrobić na wiosnę, ale zostało tych balotów, więc to zostawiamy na ziarno. To obok też było wstępnie, że możliwe będzie, że będziemy kosić, ale też zostało na ziarno. Tu jest żyto po przężycie, bo tu było przężyto w tamtym roku obok. Jedno i drugie to samo żyto. Tutaj opryskane lancetem czyściutko, tu opryskane bizonem. Dwuliściennych nie ma, ale miotła została. To jest bizon i huzar, nigdy więcej. Zostaje tylko lancet, jeszcze nigdy nie zawiódł. No i tak wyglądają te zboża. Przężyta jeszcze, ale to nie wiem, czy tam dojadę teraz. Więc nie jest źle. Troszeczkę sucho się zaczyna robić, bo tu jest bardzo piaszczyste pole, poza tym jest między lasami. Więc tutaj niedługo będzie doskwierała susza. Poskracało trochę to żyto, bo po tym antywylegaczu, bo widać, że tak przestało intensywnie rosnąć. Troszeczkę teraz wolniej się zaczęło to piąć do góry. No i dobrze, bo później byłby problem z utrzymaniem go w pionie. Jeśli będzie sucho, no to już drugiej dawki na antywyleganie nie będziemy dawać. Pierwsza poszła taka dosyć spora, mocniejsza. To wszystko zależy od warunków pogodowych. Na razie.